czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, lecz sam fakt. To nie są metody, tylko metody zadania. Co? Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałby mnie, bym to odzyskał. To powiem to, co chciałem powiedzieć. Ja bym zrobił... Właściwie nie ja. Ktoś by mógł zrobić taką grę z pomysłem Assassin's Creed. Nawet wyjść nie wiem... w ciało jakiegoś asesyna. Ja bym wszedł w ciało jakiegoś... przodka, na przykład, nie wiem, tam... z Majowie. Nie wiem, kto jeszcze... Mógłbym od, na przykład zrobić grę o Maja właśnie. Znaczy, Jezu, może nie ja, ale wiecie, jak... Ktoś na pewno powinien zrobić coś takiego. Może by udowodnili, że mają rację co do końca świata. Może byłoby również tam badanie i tak dalej. To na pewno Arka. Arka. Noego? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Gówno. Cicho. Ktoś idzie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze. Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Schodzimy. Jeszcze mi nawet nie zauważyli, dobrze są. Stać, templariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Tak to zawsze jest, gra. Coś się zepsuje, to co... Cały poddasz się spadnie. Zabić asasynów! Wow. Musiałem coś sprawdzić. Gdzie chcę coś przetestować. Bo zmniejszyłem rozdzielczość z 1360 na... znaczy z 1360 na... Boże. Z 1360 na 768 na 1280 na 768. I zauważyłem, że jest poprawa na razie w działaniu. Na razie przynajmniej może na YouTube nie będzie tak tego widać, ale ja widzę na dole i u góry takie paski. Ale króciutkie na szczęście, czarne. Nie przeszkadza to jak normalnie kino. Pewną pamięć do późniejszego wydarzenia. Altairze, wróciłeś! Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła.
Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. I ze mną. O. I chwileczkę, sprawdzę teraz, jak działa. Sorki, ale naprawdę zależy mi na tym. No i zwiększyłem teraz rozdzielczość. A już nie widzę różnicy. Wy mi powiedzcie, czy na filmie dla was się zacina gra, to zmniejszy detale na pewno. Jak wiecie, mój sprzęt jest dobry, ale nie aż tak chyba, żeby aż tak nagrywać. Przynajmniej mi się wydaje, że procesor powinien lepszy jeszcze kupić w takim razie. Poza tym, nawet jeśli bym w dwójce jest, mi się wydaje, że jest lepsza grafika, ale ja tam bym powiedział, że oni się bardziej skupili na detala twarzy, bo twarze dużo się bardzo zmieniły. Nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Zajeździłem rumaka. Nie dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. Daj! To zaszczyt. Mistrz już czeka. Oj. Zbudowałem. Altairze. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. No, idę. No nie mogę bliżej na razie. Skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewałem? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji. Dawał jakiegoś tajemniczego. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami wymiarami. Co, kurwa? Ja... Milcz! Ani słowa więcej!